Siemanko, witam was w następnym odcinku, trzecim już, Atomic Heart. W drugim odcinku skończyliśmy sobie właśnie w tym miejscu i czeka nas tu jakaś spinaczka. Jak ta komandosa przystała, muszę ruszyć dupę i to przejść. Więc chyba wydaje mi się, że po tym tu, tam na rurę, bo tam to chyba może być trochę za daleko. No dobra, spróbujmy tu. Drapać się. No i tu chyba jakoś na tą rurę czy coś skoczyć, bo kurde, nie wiem. Udało się. Przejdźmy tu bokiem. Ja tam skoczę? Jest. Dobra, idziemy. What the fuck? Jasna cholera! Tego się nie spodziewałem! Ja też nie. Macie szybki refleks, major. Bo bez niego bym nie przetrwał. Teraz tam. Bardzo ładnie, bardzo, bardzo, majorze. Charles, to był Buraw, tak? Robot tunelujący. Rzeczy same. Burawy potrafią błyskawicznie przebić się przez nawet najtwardsze skały. Radziecka nauka wiąże z nim spore nadzieje w kontekście nieuniknionego podboju całego Układu Słonecznego. Cóż za ironia, towarzyszu. Tak dbałem o te wspaniałe, potężne, genialnie zaprojektowane maszyny. A teraz, cóż za ironia. O czym wy gadacie? O burawach. Naszym najlepszym produkcie. Straszna szkoda. Wiedzieliście, towarzyszu, że nie wolno... Wybaczcie, ale śpieszy mi się. Cóż za ironia, towarzyszu. Tak dbałem o te wspaniałe, potężne... O czym wy... Od samego początku praktycznie wszystko tu zbudowały. Kiedyś tu nie było sztucznego morza, pól, lasów, czegokolwiek. Nie wspominając już o kolejce linowej, tylko góry. Teraz mało dobra, kto się zastanawia, jak to wcześniej tu wyglądało. Ja chcę tam skoczyć. A wszystko to dzięki moim burawom. Przenieśliśmy góry, zbudowaliśmy całą infrastrukturę. Wybaczcie, ale śpieszy mi się. Dokładnie. Rety, po prostu kocham się czołgać ciemnymi tunelami. To było kurewsko przyjemne. W zwykłych okolicznościach sieć kolejki linowej łączy wszystkie podziemne sektory zakładu 3826. Następnym razem powinno być łatwiej. Dzięki, Kolo. Chyba jednak pójdę pieszo, na powierzchnię. To mój przystanek. Cóż za miła przejażdżka. Jakieś fajne rzeczy.
Ej! Zostaw go! Ściana laserowa. Solidne zabezpieczenia. Postawili je tu nie bez powodu. Kiedy widzisz coś takiego, po drugiej stronie musi być coś ważnego. W rzeczy samej, towarzyszu majorze. Rozdzielnia, której szukamy, istotnie jest po drugiej stronie. Nie przejdę przez tę ścianę w jednym kawałku. Dalej jest automat renowacyjny. Spróbuj ulepszyć swój sprzęt, by zwiększyć odporność na lasery. Tylko niezboczona, szalona lodówka. Tak. Ona jest dobra. Zboczona lodówka. Kto oglądał poprzednie moje części, to poprzednie części, no przynajmniej jedno, no już niech będzie, to wie dobrze, że ta lodówka jest pierdolnięta, zboczona i pieprzy wzdury. Kochanie, wróciłeś! Byłam taka samotna. Aha, muszę przejść przez ścianę laserów. Najchętniej żywy. Niemądry pomysł, kochanie. Strasznie ryzykowny. Lepiej zostań ze mną. Zrobię, co tylko zechcesz. Daj mi ochronę przed laserami. O, jaki brutal. Cała dygocze. Wypełnij mnie swym polimerem. Nie pozwól jej sobie tego wolić. Nie mamy czasu do stracenia. Słuchajcie. Nie słuchaj go. Jak wasza dziewczyna tak powie, to znaczy, że kurwa coś poszło nie tak. Zdejmij tę głupią rękawicę, byśmy mogli być już za... Dobra, łapię. Dostaniesz swój polimer i cenne podzespoły, tylko zainstaluj mi to... System obronny jest aktywny. Spróbuj przebiec przez lasery. Po tym, co właśnie przeszedłem, przez wszystko przebiegnę. Tak! Zabolało! Mocne te lasery! Prawie odwaliłem kitę! Z naciskiem na... prawie. Tu masz rację. Chodźmy zna... Dobra, idziemy. Ważne, że przeżyłem. Co tak ciemno? Nic nie jest. Nie martw się, kochanie. Czuję się świetnie. Operacja była zupełnie bezbolesna. Dobrze. Musisz natychmiast uciekać. Szukać jakiejś facety. Mam eksperymentalną rękawicę polimerową. Pewnie przysłał go Seczenow. Larisa, powiedziałaś mu coś? Zaatakował go Burow. Zabraliśmy go do kliniki, a potem... Ja nie wiedziałam. Nie mogłam go zostawić na śmierć. A trzeba było spróbować! Oszczędziłabyś nam kłopotu! Boję się, kiedy mówisz coś takiego. Spotkamy się przy wejściu. Zaraz tam będę, skarbie. Mam nadzieję, że nie będzie za późno. Nadzieja bywa niebezpieczna. Ręce do góry! Victor? Co tu się dzieje? Ogłuchłeś! Powiedziałem ręce do góry! Victor? Coś ty za jeden. Major, nie czaję. Siły specjalne. Na więcej pytań nie zamierzam odpowiadać. Zabieram cię do Czełomie. Victor, ratuj się! Czełomie. Jasne, towarzyszu majorze. Intruz. Co? Intruz! Uwaga! He, stań! Uwaga! Alarm! Protokół ochronny uruchomiony. Jebź się! Całkiem nieźle sobie radzi z komenderowaniem robotami. Prawie jakby należały do niego. I zamknął pieprzone drzwi. Pietrow uciekł z przenośnym źródłem zasilania o nazwie Świeca. Zasilała układ blokady awaryjnej. Bez świecy tych drzwi nie otworzysz. Znajdę inną. W tym kompleksie musi być więcej niż jedna, prawda? Musimy się pośpieszyć. Inaczej Pietrow ucieknie z tego sektora i znów będzie trzeba go wytropić. O, coś tam leży. Uwaga!
cholera. Saros, co to za brzoza tam za przeszkleniem w dole? Czy to ta słynna prądnica PET4? W rzeczy samej. Brzoza PET4 to roślinna prądnica oparta na polimerze. To model eksperymentalny. Pierwszy krok w programie podwoju odległych planet Układu Słonecznego. Jakieś dziwne odgłosy. Czyli zawsze muszę to tak nieść? Świeca jest złożonym i niestabilnym urządzeniem. Nie można jej wrzucić do plecaka z całym majdanem. Wiązałoby się to z dużym ryzykiem wzajemnej destrukturalizacji. Znaczy... wybuchu? Niekoniecznie, ale świeca przestałaby działać. Czyli muszę to tak nieść. Łapię. Świeca jest dość wytrzymała. Można ją upuścić, a nawet nią rzucić. Nic się jej nie stanie. Mhm. Czekaj, bo tu... O! Właśnie, coś jeszcze jest. A, rozmowa. Uważacie się za mądrzejszego od przełożonych? Nie, przekręcacie moje słowa, doktorze. Wcale tak nie powiedziałem. Powiedzieliście... Powiedziałem, że gdybym miał takie same możliwości i zasoby, osiągnąłbym tyle samo, co oni, albo i więcej. Zazdrościcie takim ludziom jak Seczenow, Lebediew czy Filimonienko? Nie nazwałbym tego zazdrością. Zazdrość to pragnienie tego, co ma ktoś inny. Można iść. Ja nie chcę tego, co mają inni. Chcę stać obok nich, być z nimi na równi. I nie chodzi mi o te specjalne uprawnienia. Chcę, żebyśmy wszyscy byli naprawdę równi. Ale to wam nie wystarcza. Omówiliśmy to 1000 razy, a wy dalej mi nie wierzycie. Tylko marnujemy czas. Straż! Już skończyliśmy. To trzeba to wrzucić? Czy nie? Czy gdzieś tu? Kurde! Dobra, czyli takie kulki. Kulki. Ładowarki powariowały. To sprawka Pietrowa? Ostrożnie. Ładowarki są niezwykle trwałe. Nie uszkodzisz ich zwykłym toporkiem. Terapia szokowa zwykle dobrze działa na wariatów. Metalowych czy nie. A to co to? Chyba głos Pietrowa. Oby tylko mózg tego palanta nie udekorował całej podłogi. Pietrow jest na potrzeby żywy. Śpiesz się, majorze. A co ja niby kurwa robię?
pracowni Alk chyba nastąpiło jakieś rozszczelnienie i wyciekły eksperymentalne materiały. Właściwie to nawet dobrze. No i dobra, mam to w to wskoczyć? Czy jak? Znowu jakiś nowy, co to jest? Odwal się. Piosenka. Ale podobał mi się głos tej dziewczyny. To radio przyszłości? Rzecz same. Profesor Lebiediew z Akademii Konsekwencji opracował nieliniowy algorytm wykorzystujący zasady niekomutatywnej matematyki kwantowej. Charles. Tak? Do kogo przed chwilą mówiłeś? Wybaczcie, wyjaśnię to w słowach, które zrozumiecie. Akademia Konsekwencji znalazła sposób na obliczanie fal radiowych z przyszłości. Oni ich tak naprawdę nie rejestrują. To w końcu nie jest wehikuł czasu. To, co słyszycie, powstało w oparciu o bardzo konkretne obliczenia matematyczne. Wysoce złożony algorytm neuropolimerowy. Klawę. To jest łuna. Rodzaj zamka. Otworzy się, kiedy do wszystkich gniazd trafią pojemniki z księżycową glebą. Wy, jajogłowi, strasznie lubicie wymyślne zamki, co? Cóż, czas poszukać pojemników. A co my tu mamy? Kurde. Huh?
No dobra. Jak mamy się dostać dalej? Polimer? Nie kocham. Przykro mi. Co ja mam tutaj szukać? Nie ma, oprócz tych drzwi. Nie no, tutaj chyba nie mamy co wracać. Jedno jest. Właśnie, ale... Pierwszego ważnego sukcesu ZSRR. I co dalej? W programie eksploracji kosmosu. Wyprodukowana przez specjalistów z zakładu 3826, radziecka sonda kosmiczna wylądowała na Księżycu. Gdzie wkrótce powstaną pierwsze księżycowe miasta. Podobne próbki zebrano również na Marsie. Radzieckie dążenie do skolonizowania... Jak się to otwiera? ...układu słonecznego czynią znaczne postępy. W celu uwiecznienia pierwszego... Zimne te zamki. ...postanowiono zachować część próbek. Jakiś... Trzeba pociągnąć jakoś, no ale... Ja tu nic nie widzę. Tylko nie ta szajbnięta, zboczona robocica. Pójdę naokoło. Nie tak szybko, towarzyszu majorze. Rozumiem, że interakcje z tym modelem mogą być dla was nieprzyjemne, ale warto sprawdzić, czy może ma coś przydatnego. Niech będzie. Jeśli wyciągnę z niej porządną broń, to chyba warto. O, mamy drugi. Tu jesteś, słonko. Tak się stęskniłam. Wyrzuciłeś już tę głupią rękawicę? Niedoczekanie. Kocham, kiedy się złościsz. Tak, tak! Zbesztaj mnie! Ukaż! Byłam niegrzeczna i pomyśliłam kolejnego odrażającego zboczenia. Co? Znowu kogoś zabiłaś? Otworzę. Ale już od tak dawna we mnie nie byłeś, misiu. Byłam taka samo. Podoba ci się, skarb? Broń energetyczna. Zamiast amunicji korzysta z energii rękawicy. Staram się. To jest dobre. Powaga. A teraz mogłem... No dobra, mamy dwa. Tu nic nie ma już? Charles, po co Pietrowowi automat renowacyjny? Na co temu psycholowi kontrola nad Norą? Po co mu w ogóle broń? Roboty walczą za niego. Zdrajca zorientował się, że pracownicy będą się bronić przed wrogimi robotami, a żołnierze strzegący zakładu będą usiłowali zdobyć skuteczniejszą broń.
Musiał się przestraszyć, że ktoś go znajdzie i zastrzeli. Jak na zdradzieckie gówno przystało. Niewykluczone. Jest. Tak czy owak Pietrow nie zdołał przejąć tego automatu renowacyjnego. Niemniej algorytmy Nory zostały zaburzone w odrażający sposób. Mamy wszystkie. Mam kolejny. Gotowe. Chyba zadziałało. Koniec zabawy, bo ten pistolet jakiś elektryczny na razie mi się nie podoba. O co chodzi? Automat renowacyjny Nora. I wszystko tu krzyczy, że maczał w tym palce Sechenov. Gdzie jesteśmy? To archiwum nasion, serce kompleksu Wawimów. Znajdują się tu próbki nasion różnych roślin z przeznaczeniem do uprawy i hodowli na Księżycu i Marsie. Te niesamowite, unikatowe eksperymenty mogą przepaść na zawsze. Bank nasion? Co zatem wybieracie, majorze? Broń czy zdolności? Pokaż mi zdolności. Zobaczymy, czy tam coś się da zrobić. No właśnie, i tu mamy już coś nowego. Co zatem wybieracie, majorze? No ale broń też zobaczę. Lis. Niewystarczające zasoby. Naboje do strzelby. Podpala cel. Dlatego to się nazywa te kartusze. Ja tam coś w swojej strzelbie dorabiałem. Apteczkę mamy 5 sztuk. Jaka muzyka. Co do cholery? Zdecydowanie skwierczą, major. Zamknij się, Charles, nie pora na to! Uwaga! W skarbcu banku nasion wykryto anomalię mikroklimatu. Integralność pojemnika z próbkami naruszona. No dobra, to musimy iść teraz. Gdzie ja jestem?
Nie, tutaj daj. Nie. Nie wydaje mi się, że tu gdzieś mógł. Chociaż. Cholera. Może tutaj nie? Czemu nie mogę na to wskoczyć? Wysoko? Dobra, trudno. Nie kombinuję dalej. O nie. Trochę was za dużo było, panowie. Nic tu więcej nie ma? Ale jakieś zasoby. No. Trzeba to zbierać, bo wiecie. Mam i... się. Złom się przyda. Gdzieś można się chyba powspinać, ale... nie będę kombinował. Kurde, jaka muzyczka. Czasami naprawdę fajna. Zblokowałem jakiś schemacik. No dobra, zobaczmy. Proszę wybrać procedurę. Kurczę, nadal niewystarczające zasoby. A szkoda, a ile mamy amunicji? Mało. Proszę wybrać procedurę. A tu? Ulepszenie modułu, który zwiększa zasięg skutecznego strzału. O! To sobie weźmiemy może. Chociaż, a tu? Thank you.
większa pula zdrowia. Patrzę na ten filmik, jak to w ogóle się prezentuje. Może na razie nie. Strumień? Strumień polimeru bojowego. Można kombinować, widzę tutaj ostro. Fajnie, fajnie, bo to zawsze jakieś urozmaicenie, słuchajcie, i... Cele organiczne. 12. A tu więcej życia, ile było? 37. Starczy nam. Omrożenie. O, będziemy mieli tą umiejętność. Fajnie. Kurczę, dużo tego jest do wyboru. Omrożenie. Zamruż wrogów na chwilę, ich spowolnić. Pamiętaj, że zamrożony przeciwnik przyjmuje tylko część obrażeń, a każde trafienie przyspiesza omrażanie. Czyli jak sobie z kimś nie radzimy może, albo coś w tym stylu, możemy uciec, prawda? Tak ja to widzę przynajmniej. Ten pistolet, tylko ten elektro jakiś... Nie, jakiś słaby, słuchajcie. Zapisywanie danych. No i dobra. Tu jest chyba ten alarm znowu. Ergonomia broni. Mądrze używaj broni energetycznej. Palnej białej. No, tyle. Bożeż ty. Tam będzie trzeba coś wrzucić. Dobra, ten odcineczek kończymy sobie tutaj. Akurat w miejscu zapisu w razie co. Wtedy będę mógł to ładnie podzielić. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Subskrybujcie, bo jestem ciekawy, jak nasze omrożenie, jak to wszystko się sprawdzi z naszymi przeciwnikami. Dziękuję wam za oglądanie, za subskrypcję, dzięki której mogę się dalej rozwijać, i za nasze wsparcie w ten sposób. I lajkujcie i komentujcie, co myślicie o grze i samej walce. Do następnego odcineczka. Siemaczko.